Karolina, gratuluję. Gratuluję z całego serca, bo powiem Ci, odkąd jestem w boksie, to zawsze się gdzieś tam przewijałaś, zawsze byłaś. I teraz tak jak patrzyłem na tą Twoją ostatnią walkę, to nie mogłem uwierzyć. Jak Ty, jakie Ty masz teraz emocje? Na razie to się cieszę po prostu z tego mojego 7. złotego medalu Mistrzostw Polski Seniorek, więc jestem szczęśliwa przede wszystkim, aczkolwiek kiedy mówiłam że dziękuję, że trenerkom kadry, że całemu PZB, dziewczynom, za te szczególnie ostatnie 5 lat, które towarzyszyły mi w przygotowaniach do Tokio, no to potem pomyślałam sobie, co ja powiedziałam, nie? To już naprawdę koniec i tak troszeczkę łezka mi się w oku zakręciła, ale muszę powiedzieć, że jeżeli by te igrzyska olimpijskie nie przełożyły się o rok, to w 2020 roku ciężko mi by było odejść. To jeszcze był taki czas, kiedy ja nie byłam gotowa, żeby odejść. Bez względu na to, czy bym się zakwalifikowała, czy byłby medal, czy nie. Bez względu na wszystko, ja jeszcze wtedy, rok temu, nie byłam na to gotowa. Natomiast już tutaj, już tak i po kwalifikacjach, i po igrzyskach dotarło to do mnie, że należy już po prostu skończyć. Bardzo się cieszę, tak jak rozmawialiśmy ostatnio jeszcze w Muzeum Olimpijskim w Komitecie, że ja nie byłam pewna, czy ja tu przyjadę, czy ja tu wystartuję, ponieważ no już w moim wieku różne i choroby, i kontuzje się mnie proszę mają. Proszę Cię, przestań, proszę ale, Cię. Ale udało to, co mi ja się mam powiedzieć? Na słuchaj, ostatnią chwilę zrobiłam badania, wyszły i przyjechałam, to stoczyłam 2 walki i bardzo się z tego cieszę, ale już mi wystarczy, już dziękuję bardzo. 2 walki, które w dobrym stylu, bezapelacyjnie, bez większych problemów wygrałaś, to też pokazuje, jaką jesteś zawodniczką, jak potrafisz rozkładać siły, jakie masz doświadczenie. Ja teraz się tak zacząłem zastanawiać, wiesz, co to będzie? Co to będzie, bo ja zawsze Cię gdzieś na kadrze, gdzieś w szatni, gdzieś byłaś, gdzieś Sandrą Drabi, gdzieś no po prostu sam sobie teraz o będę Jezu, musiał życie teraz poukładać. Znowu mnie wzruszyłeś, bo jak sobie pomyślę o tym, że już z tymi cholerami się nie będę widziała, a naprawdę uwierzcie mi, że na kadrze miałyśmy siebie już wszystkie serdecznie dosyć, to teraz po prostu na pewno mi będzie tego brakowała, ale na pewno nie zniknę tak z boksu całkowicie, na pewno jakaś praca trenerska i jeszcze może gdzieś mnie zobaczycie. No ja w ogóle nie myślę, żeby było inaczej. Nie wyobrażam sobie, żebyś tak po prostu odeszła i nie było Cię w boksie. Tak jak rozmawialiśmy wcześniej, ten bagaż doświadczeń, który masz, spokojnie możesz przekazywać tym młodym pięściarkom, pokazywać tą drogę, jaką trzeba przejść. Byłaś na boksie zawodowym, zdobyłaś 3 pasy mistrza świata, mistrzyni świata. Zrobiłaś to w momencie, kiedy to nie było naprawdę łatwe. To była trudna sztuka, to nie były łatwe walki. Później troszkę przerwy zdecydowała się wrócić na boks olimpijski. Wspaniała kariera do teraz. Igrzyska. Jak długo musiałaś się właśnie zastanawiać, żeby powiedzieć dość, że to już jest koniec, że już muszę definitywnie? Bo sama powiedziałaś, robiłaś to 20 lat. To jest 20 lat Twojego życia i nagle trzeba przestać to robić. To jest najtrudniejsza decyzja w życiu każdego sportowca. Tak. I jak długo się z tym nosiłaś? No mówię, właśnie pamiętam taki moment właśnie na Sylwestra w 2020 roku, tak? Kiedy właśnie Igrzyska Olimpijskie miały być w 2020, w sierpniu. I ja sobie pomyślałam tak, to już teraz, to już w tym roku, to będzie koniec. I tak jak mówiłam, ja w tym roku nie byłam gotowa na to, żeby to zakończyć. Przerabiałam to ze swoimi trenerami mentalnymi, z psychologami, z rodziną. Rozmawialiśmy o tym, co po igrzyskach. Jeszcze nie wiedząc nawet, czy się zakwalifikuję, ale wiedziałam, że gdzieś tam do tego września gdzieś będę chciała jeszcze być, ale potem koniec. No i potem właśnie taka sytuacja z pandemią, że wszystko się o rok przedłużyło. I moja przygoda z boksem też o rok się wydłużyła i bardzo się cieszę i tak jak mówię, już w tym roku jestem na to jakby psychicznie, mentalna, sama z siebie gotowa, żeby odejść. Odejść to złe słowo, nie będziemy tak tego określać, po prostu będziesz w boksie troszkę z innej strony. Powiedz, co planujesz, jakie są plany teraz, co chcesz robić? No, dla
najważniejsza, zawsze mówię, jest rodzina i zawsze powtarzałam to, że moje najcenniejsze dwa medale olimpijskie to są moje dzieci, Pawełek i Szymonek, i chciałabym im poświęcić teraz więcej czasu, bo naprawdę te ostatnie 5 lat to mieli mamę tak na pół etatu albo i mniej. Tylko moje wszystkie, no moje obozy, moje przygotowania, moja dieta, wszystko było pode mnie. Teraz troszeczkę chcę im to zrekompensować i nimi się przede wszystkim zająć, ale gdzieś też w międzyczasie właśnie prowadzić zajęcia, treningi bokserskie w Warszawie. Także zapraszam chętnie. No dobrze, nie będę cię męczył. Cieszę się, że nie odchodzisz zupełnie, że będziesz w tym boksie. Mam nadzieję, że będziesz mogła swoją wiedzę też przekazać na kadrze, że będziesz jeździła na tą kadrę dalej, tylko w roli trenera, bo jesteś naszym dobrem narodowym, kimś, kto wzbudza pozytywne emocje i wiesz, co to jest boks, a to nie łatwa sztuka. No, jeżeli taka padnie propozycja, to jak to się mówi, kadrze się nie odmawia. Ja nigdy nie odmawiam ani zgrupowań, ani startów. I mam nadzieję, że takiej propozycji też nie odmówię, jeżeli władze będą takiego zdania, że się nadaje, że jestem tam potrzebna, to oczywiście służę swoją pomocą, doświadczeniem, wiedzą i pomogę. Karolina, dziękuję. Dziękuję bardzo, pozdrawiam.